Thorwald Detlefsen i Rudiger Dalke Przez chorobę do samopoznania. Czyta Jarosław Jarkoskosela. Biegunowość i jedność. Część pierwsza. Odrzekł im Jezus. Wejdźcie, jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak, jak wewnętrzną, stronę górną, jak stronę dolną, i jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie jednością, aby to, co jest męskie, nie było męskim, a to, co jest żeńskie, nie było żeńskim. Jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym okiem, a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi i obraz w miejsce obrazu wtedy wejdziecie do królestwa ewangelia tomasza lok 22 czujemy się w obowiązku również i w tej książce podjąć problem który omawialiśmy już wcześniej w książce pod tytułem przeznaczenie twoją szansą Mianowicie problem biegunowości. Z jednej strony chcielibyśmy uniknąć nudnych powtórzeń, z drugiej zaś zdajemy sobie sprawę, że rozumienie biegunowości jest warunkiem koniecznym dla zrozumienia dalszego toku wywodu. W końcu zaś nie można chyba przesadzić w podejmowaniu problemu biegunowości, skoro stanowi ona centralny problem naszego bytu. Już choćby tylko mówiąc ja, człowiek odgranicza się od wszystkiego, co odczuwa jako nie ja, jako ty, a czyniąc ten krok staje się więźniem biegunowości. Jego ja wiąże go ze światem przeciwieństw dzielących się nie tylko na ja i ty, lecz także na wewnątrz i zewnątrz, mężczyznę i kobietę, dobro i zło prawdę i fałsz i tak dalej. Ego człowieka uniemożliwia mu postrzeganie, rozpoznanie lub choćby tylko wyobrażenie sobie jedności i całości w jakiejkolwiek formie. Świadomość rozszczepia i rozkłada wszystko na pary przeciwieństw, które będziemy odczuwać jako konflikt, gdy tylko pojawią się przed nami jako wyzwanie. Zmuszą do dokonania między nimi rozróżnienia i podjęcia decyzji. Nasz rozum nie czyni nic innego, nadto, że stale rozkłada rzeczywistość na coraz to mniejsze cząsteczki, analiza i stale je różnicuje, zdolność różnicowania. W ten sposób mówimy „tak w stosunku do jednej rzeczy i jednocześnie „nie”. W stosunku do jej przeciwieństwa, gdyż przeciwieństwa, jak wiadomo, się wykluczają. Ale każdym nie, każdym takim wykluczeniem, ugruntowujemy nasze bycie chorym, gdyż aby być zdrowym, nie może nam przecież niczego brakować. Być może już tu daje się odczuć, jak ściśle temat choroba, zdrowie łączy się z biegunowością. Można to sformułować jeszcze wyraźniej: choroba to biegunowość, zdrowie zaś jest przezwyciężeniem tej biegunowości. Za biegunowością, którą odnajdujemy w człowieku, kryje się jedność owa wszystko obejmująca jednia, w której spoczywają jeszcze niezróżnicowane przeciwieństwa. Ten obszar bytu bywa także nazywany wszechświatem. I już exe definitione obejmuje wszystko, Przeto poza ową jednością, owym wszechświatem niczego innego być nie może. W jedności nie ma ani zmian, ani przeobrażeń, czy rozwoju, gdyż jedność nie podlega ani czasowi, ani przestrzeni. Jedność wszechświata polega na wiecznym spokoju, jest czystym byciem. Bez formy i bez aktywności. Właściwie winien zwracać uwagę fakt, że wszelkie orzeczenia dotyczące jedności wymagają sformułowań negatywnych, to znaczy muszą zawierać przeczenie, bez czasu, bez przestrzeni, bez zmian, bez granic. Każde orzeczenie pozytywne pochodzi z naszego oddzielonego świata i dlatego nie przystaje do owej jedności dlatego z powodu tej naszej biegunowości świadomości jedność jawi się nam jako nicość. To sformułowanie jest słuszne, wszelako często wywołuje w nas ludziach fałszywe skojarzenia. Zwłaszcza ludzie Zachodu reagują przeważnie rozczarowaniem, gdy na przykład dowiadują się, że stan świadomości zwany nirwaną Stanowiący cel, którego osiągnięcie postuluje filozofia buddyjska, oznacza tyle co nicość dosłownie zgaszenie. Ego człowieka chciałoby zawsze mieć coś, co znajduje się poza nim i nadzwyczaj niechętnie przyjmuje do wiadomości, że wystarczy zgasnąć, by być jednością ze wszystkim. W jedności wszystko i nic stają się tym samym. Nicość rezygnuje z jakiejkolwiek manifestacji i odgraniczenia siebie, dzięki czemu chroni się przed biegunowością. Praprzyczyną wszelkiego bytu jest nicość. ain sof u kabalistów, tao u Chińczyków, neti-neti u Hindusów. Jest to jedyne, co istnieje naprawdę, bez początku i bez końca, wiecznie. Na tę jedność możemy wskazać, ale nie możemy jej sobie wyobrazić. Jedność jest biegunowością biegunowości i dlatego jest myślowo przekonywująca. Ba, do pewnego stopnia ludzie są w stanie przeżyć ją i doświadczyć jej, gdy poprzez określone ćwiczenia lub techniki medytacyjne rozwiną w sobie zdolność choćby krótkotrwałego zniesienia biegunowości swej świadomości. Zawsze będzie ona jednak umykać opisowi językowemu lub myślowej analizie, gdyż nasze myślenie wymaga wręcz biegunowości. Ona jest jego warunkiem. Poznanie bez biegunowości, bez podziału na podmiot i przedmiot, na stronę poznającą i poznawaną, nie jest możliwe. W jedności nie ma poznania, a tylko bycie. W jedności ustaje wszelka tęsknota, wszelka wola i dążenie, wszelki ruch, gdyż nie ma niczego, co byłoby na zewnątrz niej, za czym można by tęsknić. To stary paradoks, że tylko w nicości można znaleźć pełnię. Powróćmy jednak do obszaru, który niewątpliwie jest bezpośrednio dostępny naszemu doświadczeniu. Nasza świadomość jest świadomością biegunową, dzięki czemu świat, który się nam jawi, też jest biegunowy. Jest rzeczą ważną zdać sobie jednak sprawę, że to nie tyle świat jest biegunowy, ile nasza świadomość, poprzez którą ów świat poznajemy. Przyjrzyjmy się prawom biegunowości na konkretnym przykładzie oddechu. Który stanowi dla człowieka podstawowe doświadczenie biegunowości. Wdychany i wydychany strumień powietrza stale się wzajemnie zastępują, tworząc w ten sposób pewien rytm. Ale ten rytm nie jest niczym innym jak stałą zmianą biegunów. Rytm jest podstawowym wzorcem wszelkiego życia. To samo twierdzi fizyka, gdy mówi, że wszystkie zjawiska, dadzą się zredukować do drgani zniszczenie rytmu oznacza zniszczenie życia gdyż życie jest rytmem kto zatrzyma wydech nie wykona wdechu tak więc widzimy że wdech żyje wydechem i bez swego przeciwieństwa nie jest zdolny do istnienia jeden biegun żyje drugim biegunem zabierzmy jeden biegun a okaże się, że zniknie również drugi. Tak też powstaje prąd elektryczny z napięcia między dwoma biegunami. Jeśli któryś z nich zlikwidujemy, zniknie i prąd całkowicie. Na tej stronie widzimy znaną zagadkę obrazkową, na podstawie której każdy łatwo potrafi sobie uzmysłowić problem biegunowości. Biegunowość oznacza w tym wypadku Plan pierwszy tło, a tu konkretnie twarze wazon. Którą z tych dwóch możliwości dostrzeżemy, zależy od tego, czy tłem uczynimy płaszczyznę białą, czy czarną. Jeśli za tło uznamy płaszczyznę czarną, wtedy płaszczyzna biała stanie się pierwszoplanowa i ujrzymy wazon. Rzecz ulegnie odwróceniu, jeśli tłem uczynimy powierzchnię białą. Gdyż wtedy postrzeżemy powierzchnię czarną jako pierwszoplanową i zobaczymy dwie twarze z profilu. Prezentując tą zabawę optyczną, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co się tak naprawdę dzieje w nas samych, gdyż przechodzimy od postrzegania wazonu do postrzegania twarzy i odwrotnie. Oba te elementy istnieją przecież na tym obrazie jednocześnie. Są w nim jakby zjednoczone, ale zmuszają obserwatora do podjęcia decyzji albo-albo. Albo widzimy wazon, albo twarze. Oba te aspekty możemy w najlepszym razie obserwować kolejno, jeden po drugim. Jest rzeczą bardzo trudną widzieć oba jednocześnie i równorzędnie. Ta optyczna zabawa może nam bardzo ułatwić zrozumienie problemu biegunowości. W obrazie tym biegun czarny jest zależny od bieguna białego i odwrotnie. Jeśli zabrać obrazowi jeden biegun, wszystko jedno, biały czy czarny, zniknie całość z jej obu aspektami. Także i tutaj czarne żyje z białego, ewentualnie plan pierwszy z tła, tak jak wdech z wydechu, czy biegun dodatni prądu z bieguna ujemnego. Ta wysoka zależność od siebie dwóch przeciwieństw dowodzi, że za każdą biegunowością niewątpliwie stoi jakaś jedność, której my, ludzie, z naszą ludzką świadomością nie potrafimy rozpoznać i postrzegać jako jedności w jej całościowym aspekcie. Tak więc jesteśmy zmuszeni każdą rzeczywistą jedność rozłożyć na dwa bieguny, i rozpatrywać ją w zależności od nich. Nawiasem mówiąc, to właśnie jest moment narodzin czasu, owego oszusta. On również zawdzięcza swe istnienie jedynie biegunowości naszej świadomości. Biegunowość ujawnia się tu w postaci dwóch aspektów jednej i tej samej rzeczywistej jedności, którą jesteśmy w stanie rozpatrywać tylko w kolejności ich pojawiania się przed naszymi zmysłami. Dlatego od naszego stanowiska zależy, którą z dwóch stron medalu dostrzeżemy najpierw. Tylko powierzchownemu obserwatorowi biegunowości mogą się wydać przeciwieństwami, które się wzajemnie wykluczają. Przy bliższym oglądzie okaże się, że biegunowości wspólnie tworzą jedność i w swym istnieniu są od siebie wzajemnie zależne. Nauka po raz pierwszy uczyniła to fundamentalne spostrzeżenie, badając naturę światła. Istniały dwa sprzeczne ze sobą poglądy w sprawie natury promieni świetlnych. Jeden z nich stał się podstawą do sformułowania falowej teorii światła, drugi legł u podstaw teorii korpuskularnej. Obie teorie pozornie nawzajem się wykluczają. Jeśli światło składa się z fal, nie składa się z cząstek i odwrotnie albo albo. Dziś już wiadomo, że owo albo, albo jest fałszywym postawieniem kwestii. Światło jest zarówno falą jak korpuskułą. Można inaczej wyrazić biegunowość tego zdania i powiedzieć, że światło nie jest ani falą, ani korpuskułą. Światło jest w swojej jedności światłem i jako takie jest niedostępne biegunowej świadomości człowieka. I tylko obserwatorowi jawi się w zależności od tego, z której strony do niego podchodzi, raz jako fala, innym razem jako cząsteczka. Biegunowość jest jak drzwi, na których z jednej strony widnieje napis wejście, a z drugiej wyjście. Ale w zależności od strony, z której się do nich zbliżamy, pokażą nam tylko jeden aspekt swego bycia. Z powodu konieczności rozkładania jedności na aspekty, by później móc je oglądać w następowaniu po sobie, powstaje czas, gdyż dopiero ogląd za pośrednictwem naszej biegunowej świadomości przeobraża jednoczesność bytu w następujące po sobie etapy. Tak jak za biegunowością stoi jedność, tak za czasem stoi wieczność. Jeśli chodzi o wieczność, powinno się pamiętać, że w sensie metafizycznym oznacza ona bezczasowość, a nie, jak błędnie to pojmuje teologia chrześcijańska, długie i niekończące się kontinuum czasowe. Analizując stare języki doskonale można odtworzyć sobie, w jaki sposób nasza świadomość i pęd do poznania rozbija pierwotne jedności na przeciwieństwa. Wydaje się, że ludziom dawnych kultur lepiej udawało się dostrzegać jedność w biegunowości, gdyż w dawnych językach wiele słów nie zawiera jeszcze biegunowości. Dopiero w procesie dalszego rozwoju języka zaczęto, zazwyczaj przez przesuwki samogłosek lub ich wydłużanie, przyporządkowywać jednemu tylko biegunowi ambiwalentne początkowo słowa. Już Zygmunt Freud zwrócił uwagę na to zjawisko w swej pracy zatytułowanej Przeciwstawny sens słów pierwotnych. I tak bez trudu rozpoznajemy wspólny rdzeń łączący na przykład następujące słowa łacińskie: klamare, krzyczeć, i klam, cicho, czy siccus, suchy, i sukus, sok. Altus zawsze znaczyło zarówno wysoki, jak i głęboki. W grece słowo pharmakon to zarówno trucizna, jak i lekarstwo. W niemieckim słowa Sztum, głuchy, i sztyme, głos, są spokrewnione. W angielskim zaś całą esencję biegunowości widzimy w słowie without, co dosłownie znaczy zarówno z, jak i bez, ale znaczeniowo zostało przypisane tylko jednemu z tych biegunów, mianowicie biegunowi bez. Merytorycznie jeszcze bardziej przybliża nas do tego tematu językowe pokrewieństwo między bos, zły, i staro wysoko niemieckim bas. Bas to tyle co gut, dobrze. Dziś znamy to słowo już tylko w dwóch złożeniach: firbas, co znaczy tyle co firwar, za prawdę, i bas erstand, co można by oddać jako ser Ersztant, bardzo zdumiony. Ten sam rdzeń zawiera angielskie bad, zły, jak i niemieckie bise, pokuta i bisen, pokutować. To językowe zjawisko polegające na tym, że pierwotnie na oznaczenie przeciwnych biegunów, jak na przykład dobry i zły, stosowano jedno wspólne słowo, plastycznie pokazujące nam jedność, za którą stoi każda biegunowość. Szczególnie wnikliwie będziemy musieli się zająć postawieniem znaku równości między dobrem a złem, ale być może już w tym miejscu potrafimy zdać sobie sprawę z tego, jak niesłychanie ważne jest zrozumienie biegunowości. Biegunowość naszej świadomości odczuwamy subiektywnie jako zmianę między dwoma stanami świadomości, które wyraźnie się od siebie różnią. Jawą i Snem. Oba te stany odbieramy jako wewnętrzne odpowiedniki występującej w naturze zewnętrznej biegunowości dnia i nocy. To też często mówimy również o świadomości dziennej i nocnej, albo o dziennej i nocnej stronie duszy. Ściśle związany z tą biegunowością jest także podział na świadomość wyższą i nieświadomość. I tak przez cały dzień żyje w nas jako nieświadomy ten obszar świadomości, w którym nocą jesteśmy u siebie i z którego wyrastają sny. Słowo nieświadomy, jeśli mu się bliżej przyjrzymy, nie jest najszczęśliwszym sformułowaniem, gdyż przedrostek nie neguje następujący po nim przymiotnik świadomy. Porównaj niegrzeczny, niewinny itd. Ale właśnie ta negacja rozmija się z sensem tego pojęcia. Nieświadomy to nie to samo, co pozbawiony świadomości. Śpiąc znajdujemy się jedynie w innym obszarze bycia świadomym. O jakimkolwiek braku świadomości w ogóle nie może być mowy. Nieświadomość nie jest więc brakiem świadomości, a jedynie bardzo jednostronną klasyfikacją świadomości dziennej która stwierdza, że oczywiście jest tam coś jeszcze, do czego jednak ona nie ma dostępu. Ale właściwie dlaczego utożsamianie się ze świadomością dzienną wydaje się nam tak oczywiste?